Cześć, tu Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj bardzo ciekawa książka na naszej tapecie. Niestety jest na razie po angielsku, ale wyczytałem, że jest w tym momencie tłumaczona, także wkrótce będzie tutaj na naszym ojczystym rynku, a nazywa się Never Split the Difference. Zapraszam. Never Split the Difference oznacza tyle, co nie spotykać się w połowie, tak? Nie godzić się na jakieś tam niedobre układy. I jest to tytuł tej książki, dlatego że napisał ją ktoś, kto pracował w FBI. Ktoś, kto pracował przy uwalnianiu zakładników i negocjowaniu z terrorystami i w Stanach Zjednoczonych, i na całym świecie. Dlatego autor uważa, że nie powinniśmy robić tego split the difference. Dlatego, że spotykanie się w połowie, pójście na kompromis, autor porównuje to do ubierania dwóch różnych butów albo dwóch różnych skarpet, bo idziesz na kompromis, czyli ubierasz jedną brązową, jedną niebieską. To często jest najgorsze, co może być, i obie strony są niezadowolone. Autor radzi, żeby nie iść na kompromis. To jest taka dość ciekawa rada, biorąc pod uwagę, że w większości negocjacji słyszysz, że kompromis to dobra rzecz. Jim tak nie uważa i kilka też innych ma rzeczy, które odróżniają go od typowych tych ludzi, którzy mówią o negocjacjach. Kolejną z takich rzeczy jest właśnie to, że Jim radzi, żeby szybko dojść do nie. Co jest dziwne, bo widzisz, negocjatorzy są często uczeni, żeby iść cały czas po tak. Czyli na przykład pytasz się człowieka, czy chciałby polepszyć, czy chciałby, żeby wszystkim żyło się lepiej w Polsce, to on powie tak. Czy troszczy się pan o kraj, on odpowie tak. No i potem chcesz na przykład go zapytać o to dołóż nam na kampanię tego człowieka, bo on też się troszczy o kraj i też troszczy się o Polskę i też chce, żeby było lepiej. No i teoretycznie ten teraz człowiek powinien też odpowiedzieć tak, no bo już dwa razy powiedział tak, no to teraz też powinien odpowiedzieć tak, ale nie do końca tak jest. Jim radzi, żeby najpierw sprowadzić tego naszego partnera negocjacyjnego do nie. Dlatego, że gdy go sprowadzimy do nie, on się czuje bezpieczny, bo widzisz, podświadomie, jak cały czas mówimy tak, to i ktoś nas próbuje do czegoś namówić, czujemy niepokój, czujemy, że jakieś ciśnienie, coś jest nie tak i chcemy się jakoś uwolnić tym nie, jak najszybciej. I dając możliwość temu naszemu partnerowi negocjacyjnemu do powiedzenia nie, na samym początku on się czuje bezpieczny. To jest jedna z ciekawych technik, o których on tu mówi i które stosował z sukcesem właśnie w negocjowaniu nie o jakieś tam, wiesz, kilka złotych czy podwyżkę, tylko w negocjowaniu o życie prawdziwych ludzi, prawdziwych zakładników. Ale nie jest tak, że Jim jest tylko nauczył się jedynie wszystkiego na robocie, tak? Nie jest tylko tym pracownikiem FBI, bo już od 10 lat pracuje w prywatnej firmie, gdzie konsultuje ludzi a propos tego właśnie, jak negocjować i czego się nauczył. I najważniejsze, co wynika z tej książki, to, że to, o czym on mówi, działa, bo używał to przez 20 lat tam swojej kariery w FBI i tam trzeba używać rzeczy, które działają, bo inaczej będą ginąć ludzie. I to były rzeczy sprawdzone, przetestowane przez lata, gdy to używali. I naprawdę jest tam wiele mistrzów po prostu negocjacji. Ale nie jest to właśnie rocket science, jak to mówią za wielką wodą. Jest to zestaw pewnych technik, które można się nauczyć i które można stosować. Jim jest właśnie nie tylko tym pracownikiem byłym FBI, ale też na Harvardzie z profesorami tam omawiał, testował te techniki, biorąc pod uwagę takie naukowe podejście. Wiele z tych profesorów socjologii czy skupionych na relacjach ludzkich było bardzo pod wrażeniem tych jego wiedzy, tej jego praktycznej wiedzy w zasadzie. Bo to nie jest zestaw tylko jakichś prostych technik, czy to językowych, czy jakichś psychomanipulacji, tylko to, o czym mówi Jim, to jest cały zestaw. Wszystko tak jakby łączysz i swój umysł, i swój ton głosu, przerwy, jakieś tam psychiczne dziury w naszym postrzeganiu, emocjonalne podejście do pewnych rzeczy, sprowadzanie nas, naszej świadomości na pewne rejony, żeby później móc tego użyć, proponując coś. Mówię tu na przykład o
wprowadzaniu do świadomości, jak negocjujesz jakąś kwotę, pewnych liczb, albo zatrzymać w głowie tego naszego partnera, że na przykład negocjujemy w pewnym range'u, w pewnym przedziale pieniężnym czy czasowym i po prostu nie możemy z niego wyjść. Jak on chce więcej, to czy mi radzi, żeby się pytać, ale jak mogę to zrobić? Jak mogę to zrobić? Ja bym bardzo chciał to zrobić, ale jak mam to zrobić? Powiedz mi. No i on mówi, no daj to albo cię zabiję tego człowieka. No i ty dalej mówisz, no ale jak ja mam ci to zrobić, skoro ja nie mam tej kwoty? Ja nie mogę tego zrobić. Nie mówisz, nie mogę tego zrobić. Pytasz cały czas, jak mogę to zrobić? I on ci musi powiedzieć, jak to zrobić. I on czuje presję i on będzie obniżał te poziomy. Nie jestem oczywiście jeszcze ekspertem negocjacyjnym. To jest jedna książka, ale jest w niej multum ciekawych technik, ciekawych sugestii do tego, jak można osiągnąć swój cel w negocjacji, w rozmowie, nie tylko o zakładnika, ale właśnie zahacza też o tematy pracownicze, zahacza o tematy jakieś biznesowe, bo teraz praktycznie Jim się zajmuje właśnie biznesami, konsultuje biznesy, także ma sporą wiedzę na temat tego, jak ty jako negocjator możesz być skuteczniejszy. Mówi też na przykład o takim czarnym łabędziu, czyli czymś, co jest taką rzeczą, która kolosalnie zmienia punkt negocjacyjny. Jest tylko, że czarny łabędź jest to rzecz rzadka, trudna do odnalezienia i bardzo ważna, która zmienia kurs tej konwersacji. Mówimy tu o czymś takim, jak na przykład, gdy negocjowali na Haiti z porywaczami i oni, wiesz, ci porywacze chcieli tam 100 tysięcy dolarów czy 50 tysięcy dolarów. Jim w zasadzie nie wiedzieli na początku, czemu tak negocjują, tak? Dlaczego, jakie są powody ich negocjacji, takich wysokich cen. Okazało się, dostali przeciek czy dane z wywiadu, że tak naprawdę ci hajtańscy porywacze negocjują od poniedziałku i coraz bliżej piątku, to wiesz, coraz bardziej schodzą, żeby tylko dostać hajs. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Czy oni mają taką etykę pracy, że od poniedziałku do piątku pracują, czy o co tu chodzi? No i dostali wreszcie dane z wywiadu, że ci hajtańczycy, ci porywacze tak naprawdę co weekend to balangują, chcą się zabawić i w piątek już chcą mieć hajs, gdy kogoś porwą. Dzięki tej wiedzy Jim mógł zrobić z nimi takie rzeczy, że zamiast tych 50 tysięcy tak naprawdę wynegocjował 5 tysięcy, albo nawet poniżej 5 tysięcy kwoty. No bo w sumie na Haiti to za 5 tysięcy to już będziesz mieć też udany weekend, nie potrzebujesz 50 tysięcy. Także jak znasz powód, dlaczego druga strona negocjuje tak, jak negocjuje, możesz tego użyć i to będzie bardzo przydatne. To jest ta właśnie idea tego czarnego łabędzia. Jim ma też ciekawe podejście, jeśli chodzi o to, czy to jest etyczne, czy to jest moralne takie negocjowanie, no bo tu już jakieś tam wjeżdżasz w psychiczne, wiesz, takie dziury, czy jakieś emocjonalne rzeczy, czy wjeżdżasz w takie tereny, które tak jakby działają trochę poniżej świadomości drugiej osoby. I mówi, że to tak, że to jest etyczne i że tak się robi, bo po prostu taka jest rzeczywistość, tak działa człowiek. Nie da się racjonalnie negocjować. Mówi o tym na różnych przykładach swoich studentów, których uczył i robił im różne zadania, które dawał im różne zadania, które wykazują, że nie myślą racjonalnie. No bo żaden człowiek tak naprawdę nie myśli racjonalnie. Mamy dużo takich dziwnych dziur, przez które racjonalnie nie postrzegamy. No, jedną z takich bardzo prostych, bardzo znanych jest to, że za kubek, jak ktoś ma, dajmy, że Jim ma używany kubek marki Starbucks na przykład sobie kupił, no i używał go już tam z rok, pyta się mnie na przykład, żebym ja mu wycenił ten kubek. No to ja mu wycenię ten kubek na, 10 zł max, to używany kubek, rok ze Starbucksa. Max 10 zł. A z kolei on, jako że jest właścicielem tego kubka, to nie odda go poniżej 25 zł na przykład. Bo to, co już mamy, dodajemy temu dużo większą wartość. To jest pewnie spadek jakiegoś jeszcze naszej ewolucji, kiedy to trzeba było bronić tego, co się ma,
ale teraz może to być dla nas po prostu ciężar, jeśli chodzi o negocjacje. Jeśli sobie tego nie uświadomimy, jeśli o tym nie myślimy. A dlatego o tym myślimy, no to nie da się cały czas o wszystkim myśleć. To jest po prostu niedoskonałe postrzeganie świata. Nie jesteśmy w pełni racjonalnymi stworzeniami. Gdy sobie zdamy z tego sprawę, zdamy sobie sprawę z tego, że działamy emocjonalnie głównie, to będziemy mogli lepiej negocjować, będziemy mogli osiągać lepsze wyniki w naszych negocjacjach. Książka bardzo fajnie napisana, bez zbędnych statystyk, bez zbędnych cyferek, popularno-naukowa, od praktyka i też od nauczyciela. Bardzo polecam. Rzadko ostatnio było 10 na 10, ale tym razem jest. 10 na 10 zdecydowanie Jim zasłużył. Sprawdźcie, to najlepsza książka, jaką czytałem na ten temat. Lepsza nawet niż Cialdini moim zdaniem, dlatego że jest dużo bardziej prosto w punkt, jest dużo bardziej bez owijania w bawełnę, mówi o tym, jak robić te rzeczy i pokazuje praktykę i daje łatwe do zapamiętania techniki, które możesz próbować w życiu. Zanim osiągniesz mistrzostwo albo chociaż jakąś dobrą znajomość tych technik, minie dużo czasu. No, ja na przykład o 3/4 rzeczy, które są w tej książce, to nie wiedziałem do tej pory. A trochę różnych rzeczy już czytałem i się tym interesowałem. Dlatego będzie to dla mnie kopalnia wiedzy, którą zamierzam sobie kupić w formie fizycznej, gdy wyjdzie u nas w ojczyźnie, bo na razie mam ją tylko na audiobooku, ale i tak warto było to kupić i posłuchać. Dzięki Wacław, życie poczciwe. Zasubskrybuj Afryce, zobaczysz nowy film w poniedziałek, nowy film w piątek. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!